Powiem Państwu, jak przebiegły jest ten plan i jak przebiegła jest to uzasadnienie, które Państwu się podaje, że chodziło o czas wolny dla dzieci, o troskę dzieci. Proszę Państwa, równolegle, kiedy Ministerstwo Edukacji podało, że będą te zmiany, zaproponowało te projekty rozporządzeń, równocześnie przekazano na razie bardzo niewiele informacji, że w ramach tej odchudzonej podstawy programowej, czyli tego zaoszczędzonego czasu, pojawią się nowe zajęcia. Czyli nie chodziło o wolny czas dla dzieci. I teraz jakiego rodzaju to będą zajęcia? Proszę Państwa, od 1 września 2024 wchodzi nowy obowiązkowy przedmiot, wiedza o zdrowiu. Proszę Państwa, pomysłodawcą tego przedmiotu jest Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. A o co chodzi w tym przedmiocie? To znaczy tutaj my się domyślamy, że chodzi, proszę Państwa, o przygotowanie konsumenta koncernów farmaceutycznych, chociaż nie tylko, bo proszę Państwa, jak tutaj bardzo niewiele jest informacji, ale z tych szczępów staramy się jakiś obraz stworzyć. Proszę Państwa, jakie tam zagadnienia w tym nowym przedmiocie, to będzie przedmiot obowiązkowy. Proszę Państwa, jakie zagadnienia tam są przewidziane? Seksualność, promocja szczepień, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności. Czyli to wszystko, co do tej pory Państwu mówiliśmy, że można sprzeciwić się wejściu organizacji pozarządowych z tą propagandą, z tą seksualizacją do szkół poprzez złożenie tak zwanego oświadczenia rodzicielskiego, to wszystko już nie ma sensu, proszę Państwa, ponieważ oni nie będą wchodzili bocznymi, tylnymi drzwiami. Oni wejdą wprost, bezpośrednio, poprzez ten przedmiot. Co więcej, proszę Państwa, ten przedmiot będzie obowiązkowy również w szkołach prywatnych, czyli nie uciekniecie z dzieckiem do szkoły prywatnej. W szkołach katolickich będzie dotyczył wszystkich dzieci, proszę Państwa. Co więcej, proszę Państwa, w ramach tej promocji szczepień planuje się, aby wszystkie szczepienia dzieci, te tak zwane z kalendarza do 15 roku życia, odbywały się na terenie szkół i żeby rodzice nie mieli na to większego wpływu. A więc proszę Państwa, tutaj przekazuję to Państwu, bo to jest szalenie niebezpieczne. Na to musimy się przygotować i tak, wykorzystując tutaj prawników z Ordo Iuris, ale nie tylko, tak się przygotować, żeby się temu w jakiś sposób przeciwstawić, uchronić dzieci. Proszę Państwa, kolejny rodzaj zajęć, który ma się pojawić od 1 września 2024. Nowe zajęcia z ratowania życia. Cokolwiek pod tym hasłem się kryje, ale w wydaniu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Proszę Państwa, wszystkie dokumenty już są podpisane. Czyli, proszę Państwa, rób ta, co chce ta, wchodzi oficjalnie do szkół pod pozorem zajęć z ratowania życia. I ostatni, proszę Państwa, program, który wejdzie do wszystkich szkół, to jest nowy program, nie przedmiot, a program dla szkół, Szkoła Przyjazna LGBT. Tutaj, proszę Państwa, pomysłodawcą tego programu jest nowa minister do spraw równości, pani Katarzyna Kotula. Niewiele wiemy. Wiemy tylko, że mają być tworzone listy osób przyjaznych LGBT, ale również osób nieprzyjaznych LGBT. Czyli, proszę Państwa, co tutaj przewidujemy? Że będziemy uczyli dzieci donosicielstwa, tak? Że nauczyciel, że dyrekcja szkoły, co więcej, że rodzic w domu jest nieprzyjazny LGBT. Proszę Państwa, to są te najważniejsze sprawy. Ale teraz, kończąc już, chciałam Państwu powiedzieć, że największa batalia teraz to jest właśnie ta walka o to, żebyśmy nie zostali wchłonięci do tego europejskiego obszaru edukacyjnego. Czyli musimy, proszę Państwa, sprzeciwić się zmianie podstawy programowej. Bo jeżeli to przegramy, to proszę Państwa, to jest koniec polskiej edukacji. Dziękuję Państwu pięknie.